Kavalier del Vinge. Ja. Mal sehen. Najpierw auto, teraz jadę pociągiem. To będzie rower. Ja. A ja chyba drugi raz w życiu jadę pociągiem do Zakopanego. A to ja mam, nie wiem, ile razy. Dużo razy. Tak, się lasy. To są szaflary. Tam już widać jakieś te szpicioki. Co, ja idę do piwa? Ja. Widać. Finał. Kopce. Jademy, zbiem. Termy szaflary. Tak, widać, dobra. A gówno widać, widać, szoki zasłaniane. Robert, wyjdź pierwszy. Ja ci podam rower, a potem ja odbiorę. Ustawiacie się w parę. Dobra, już do mam. Już? To ci podam, jest to. Tam jest. Marcelina, chodź. 2, 4, 6, mamy parę. 8, 10, 12, 16, 16. Olek, stałeś tu? No. A my jak mamy? 20. 2, 4. No to mamy Zakopane. No to witamy w Zakopane, nie? Boret robi dobre wrażenie. No wiesz, lepsza niż w 90 latach. Jakże tu była. Portfel jest? No się też sprawdza. Jest. No wiesz. To jest najważniejsze. Tu idzie to. No nie widzieli, co tam z tyłu robią, nie? No. Telefon jest? Jest. White computer. No widzisz, właśnie. White computer każa. Takim czymś my przyjechali. Bez masek. Mimo tego, że my jechali z tą wycieczką. O tym. Tam jest sztuk. Po raz pierwszy od półtora roku wjechałam w środkach komunikacji bez maski. Tam jest sztuk jakiś. Tak, widziałam. Ten syneczek się w Polidze tam jeździł na nartach. Podobno. No to co, jademy na Krokwie. O, tam na Krupówki obejrzeć, o. No, a wiesz, kaj to jest? Tak, i tam są szpicioki. Jest i Giewund, tam dalej. Widać krzyż. Troszkę jest to zachmurzone. Marzona za fotografa robi. Tam widać Inkrze, Tatry, Nosal. Pod Tatrami. Tam dalej na wprost Giewund. Ale już się trochę ten krzyż stracił. Zamgluny. Byłam tam. A my szukamy
Wielki krok. Byłam na tym szczycie. 25 lat temu tam. Widać Tatry. Na tym szczycie. Chyba wysokie. Jakiś Kasprowy tam będzie, nie? Wysokich nie widać, nie. Kasprowy jest bardziej z tyłu, wiesz? Tego to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jedna osoba leciała wcześniej. Ja widziałam. Wielkokrokwia. Ratraki stoją. Jakaś wyciągarka jest. Tam są nowo wyremontowane kompleks średniej krokwi. Przez lata był praktycznie w ruinie. A tam widać Nosał. Okej, ile to było wtedy tych kibiców? 50 tysięcy? No. Albo i 100 nawet. Gdzie w 90 latach, jak ja tu byłam, to nie wyglądało tak. Bo byłam. No, ale takie sławy jak Komyszli Stanisław tam, Marusarz. Naokoło Nosala my szli, bo my tam za Nosalem, z drugiej strony. Tam my spacerowali. Stanisław Marusarz, Bronisław Czech też był taki. Dużo tych skoczków było. Ludzie coś tam idą. Zdaje się w 60 którymś roku tu nawet były mistrzostwa świata. Co teraz? Nic. Jak już dzwonkał. Nie wiem, że się rowerowy, ale na ścieżkach rowerowych pieszych nie powinno. My by na ratu musieli. Tak.
miał pretensje. By się tylko odezwał. O to, że na pochodniku jest. Ja, a on po ścieżce rowerowej są. To wy idziecie po ścieżce rowerowej. Bardzo dobrze, żeś powiedział. To jest okopane. I zaczynamy wylot Dunajec. 29 km do Nowego Targu. Miedzicia Zamek 58. To nie ma daleki. Nad jezioro. Spieprzać stąd jak najprędzej. Kurde, to był chyba ten chłop z Poznaj Kraj TV. Poznaj Kraj. Poznaj Kraj TV. I to jest właśnie wyższość rowera nad autami. Nie jechać autem do Zakopanego, bo by mnie chyba po prostu szlak trafił. Proszę Państwa, wiadomość z ostatniej chwili. Michał, Michał, tak jak ty mnie sprosił, ujechał ja w Poronin i o ciebie ja gawarił. No Володя, znakomy, niczego mnie nie skazał, tylko zrazu on wzdachnął. Ujechał ja w Poronin, jak śpiewał Andrzej Rosiewicz dla Michaiła Gorbaczowa. Poronin, znana miejscowość z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy właśnie Michaił Gorbaczow tutaj był, a wraz z nim Wojciech Jaruzelski. Ale byli razem z żonami wtedy. Kto? Gorbaczow był z Raisą, a Jaruzelski z Barbarą. No. Jak się okazuje, tylko Gorbaczow z nich teraz żyje. Ale ludzie z tamtych czasów Michaiła Gorbaczowa chwalą. Tak. Jego chwalą. Widać, że to był taki swój chłop. Mimo, że czerwony. Dobra. Korek na drodze do Zakopanego. W ogóle to jest tak zakorkowany rejon tutaj, że szok. A pociągi próżne. I wytłumacz tu ludziom. Szybciej na rowerach jademy. Pewnie. Do Zakopanego nigdy autem. Pociąg albo rower. Jest Velodunajec i ten Velodunajec jademy. Była Zakopianka. Termy Szaflary. Chyba byśmy się prędko nie wykąpali. Narodu dużo. Wypożyczalnia kładu. Jaja ludzi. Jarunie. Lulu. Gorący potok. Nie wiem, czy ten potok będzie taki gorący. I w lewo jadę. Wymuszenie pierwszeństwa się nagrało. Tak jest. Zignorowany znak stop. Wymuszone pierwszeństwo. A, to? Oczywiście. I to jest Dunajec, ale jaki? Z pewnością biały. Bo czarny płynie po Chołowie. Jesteśmy w Szaflarach, w okolicach ruin zamku. Kajnie do się wleś, tam widać Tatry.
bo jest to teren prywatny, ten zamek, tu jest ponoć jaskinia, ale też trudno ją zlokalizować, są zarośnięte w pizdu i trochę, a tu mamy widoczek na Gorce i Nowy Targ. Jest chodniczek, skały, wapienie. Szukamy jedzenia w okolicy. No ale kierowca Franca tu już musiała też naśmiecić. O! Kurde, jakby w kozach był. Nie? Ona będzie gdzieś w tych skałach na pewno. Ale fajnie idzie. Tam widać woda. No, a już dawno nie czynny. Nie spod do tej wody. Bo jest mokro. Tam też źle. Niedobrze. No nasi. Od razu widać, jaki pociąg. Cuk! Bo to są koleje śląskie. Nasi. A on jedzie? Śląskie pozytywna energia. Ale to... Nowego Targu? Do Zakopanego. Zakopca. W Zakopcu my byli. I szlak rowerowy Kerstena Nowy Targ. A my jadymy do sanktuarium, nie? No to jadymy do... No to prosto. Ale Velo Dunajec tam nie idzie. No to jest to szlak wokół Tatr, a konkretnie odcinek z Torsteny do Nowego Targu. Polsko część. Władzko niestety jest poza moim zasięgiem. Bo Słowacja wymaga od ozdrowieńców jednej dawki szczepienia, co najmniej. A w tym trochę mnie nie pobrudzę. A to co mamy? Potok Wielki Rogoźnik. Most kolejowy. Miałby to nazwał rzeką, a nie potokiem. Zmierzamy do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. To jest, zdaje się, budynek, kościół, czerwony flag jest. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala.
pomnikiem na Pawła II w Lubmierzu. Ołtarz i bazylika. To jest nowy targ prawie, że z Lubmierza. Trasa z Trsteny do nowego targu. No i wokół Tatr też. I szlak wokół Tatr. Cesta około Tatier. W większości na Słowacji, zjadamy z Łędów. Bo większa część tam jest na Słowacji. Jakie 4%, jak tu jest płasko? Coś tu się musiało dziać, jakieś wichury. Co? Jakieś wichury musiały przechodzić. Tam jest chyba zamknięty. Szlak jest zamknięty, ale tam widać, że chyba będzie wiadukt. Budowa nowej Zakopianki. I to jest oznakowanie. Objazd dla trasy rowerowej. Wyznaczony. A nie tak jak w Zabrzegu załatwi. Wiślaną trasę rowerową. Na to wygląda, że to jest specjalnie. Ale tu też jakieś auta chyba też jeździły. No i droga zostanie. No, dopóki nie zarośnie. No może była jakoś dróżka, no i to kamienie nasypali. Borowiny tu są. Borowiny są. Ale borówek... Nie się w tej jezie nie straci. Budowa nowej Zakopianki. Jest i dlatego ta trasa jest tam przerwana, ale jest objazd. Zobaczcie, da się? Doszło. A z Zabrzegu się nie dało. W gminie Czechowice się nie da. A tu się do. A jedna Polska jest. Można zadbać o rowerzystów? Można zadbać. Można wytyczyć objazd? Można. Jest inwestycja dużo? Jest. I proszę, i zajezdna, to jest objazd. A, koniec objazdu, widzisz? Koniec objazdu dla rowerzystów. Zaś wjeżdżamy na trasę. Z pewnością jak skończą, to te trasy odtworzą, mam nadzieję. No? Mam nadzieję, że te trasy tam w tym miejscu odtworzą, bo tam wiadukt będzie. Teraz możesz do auta po maskę zajechać. Co? Możesz sobie do auta po maskę zajechać. Aha. Nowy targ. A ja poszukam najbliższej jadłodajni. No. No to jeszcze raz nowy targ. Biały Dunajec. I Velo Dunajec. Tutaj się łączą dwa Dunajce, czarny i biały Dunajec. I powstaje Dunajec właściwie. A tam oddali Tatry. Tak, to już jest miejscowość Wachsmund. Taka dziwna nazwa, Wachsmund.
pierwszeństwo wymuszone. No, tu w tym rejonie żeś nie był na rowerze. Więc pora te dwa rejony w końcu połączyć. I Pieniny, i Podhale. Miejscowość Wachsmund już jest. Nazwa dziwnie brzmiąca. Kajś na trasie od Wachsmundu do Dębna. Nie wiem, jak to jest, jako miejscowość tutaj. Łopuszna? Chyba ja. Dębno, a most chyba dalej jest w remoncie. Mieliśmy jechać dookoła jeziora jeszcze, ale nie pojadymy. Bo już jest trochę późno. Pół szóstej wieczór. Oznakowanie poprawili. Faceta zdenerwowało, że skóry od bananamy do krzowków wyciepali. No, miałby rację, jakby wyciepywał jakieś śmieci, to miałby rację. Ale skóry od banana to przecież to się rozłoży. Chłopu się pod kopułą zagotowało. A pewnie są nielepszy, tak. Tam widać Pieniny, jezioro Czorsztyńskie, widać Trzy Koruny. Szosowcy. Jedziemy z Frydmana na Krąpachy. Taki oto widoczek na górce. Ktoś tam jest Lubań, Turbacz i już jadymy w stronę Nowego Targu. Mamy trochę taki niepokojący widoczek z strony południa, ale mianowicie tam prawdopodobnie jest niezła ulewa i trzeba spierdzielać w tym. Ulewa ktoś tam w tyle została, muszę na nią poczekać. Jechać wolno. Kurde, ja myślę, że ja będę słabszy po tym cholernym covidzie. Kurde, ale tam jest czorno, ja pierniczę, tam leje. Fest. Żeby tylko się znaleźć w jakichś ludzkich siedzibach. Znowu, no. Dobrze. Jeżdżamy do tej miejscowości. Ja? No. Ty. Noga biała. To może to będzie widać, jak to tam wygorane jest. No, nie widzisz? To było po Nowego Targu. Jest biała. Noga biała. Białka. To... nie mylić z białą. To jest... była Nowa Biała, ta miejscowość. Nowa Biała, ale jak ten pożar był, no. To może będzie tutaj widać tej chałupy. Śmierdzi, ty... nie? Śmierdzi, no.
Uwaga na zwierzęta gospodarskie. To tu je spíš celý čas. Nowy Targ to już jest Podhale, stolica Podhala. A zawsze myślę, że Zakopane będzie stolicą Podhala. No ja też. Na piękno. Gdzie zimna woda w kierunku. To ja by też tak chciał jechać. Ja bym też tak chciał. Ale to są nie takie rowery. To są lepsze rowery. Ale z jednej strony... Co tak dziwko jechać? No nie wiem. Nie radę, żeby to co obejrzeć, a nie tam coś. Może porozglądać się, no, co tak. To jest taki typowy... typowy stoi, a nie. Richtig trening. To jadę tak szybko, tam szybko nie. No, Richtig taki trening to jest, sportowy, czyli nic więcej. No. A ja tu muszę obejrzeć, kościoły obejrzeć, nie wiem, jakieś tam chałupy drewniane, słupki graniczne czy inne, Komory Cieszyńskie. No, tak to ani się raczej, nie widzisz. Raczej tu Komory Cieszyńskie na pewno nie będzie, no ale... Ale może będzie inne komory. Może będzie jakąś granica państwa podhalańskiego, jakiegoś, albo co. Albo będą ślady w granicy... Całą Białki. A, to ten chłop tam był. Jaki chłop? O. To jest grawel. To jest grawel. Ja na Nowy Targ też idzie druga. Gdzie kajś tam? Ale tu widzisz, tu są chałupy zrośnięte za sobą. No. Potem się dziwić, że to się tak poli. Tak, no to ja jadę szlakiem wokół Tatr na miejscowość Grodków. Mariola jedzie Wielodunajec. Obawiam się, że tu jakieś sztajfy bydą. Oczywiście jest taka mała sztajfeczka. Ale myślę, że nie będzie źle. Gorzej z tymi chmurami. Siódmy wieczór. Jest taki podjazd, ale nie ma tragedii. Ogień. Bajunia, jakby to klasyk powiedział, Gustaw. Bajunia mi to. Kukurydza taką marną tutaj. Tatry się pojawiły. Jakiś ich pogoda deszcze tam na pojedyncze są. Już wjeżdżą do tego Gronkowa. Pomału. Ja myślę, że ja będę pierwszy od Marioli, bo ona sobie wybrała dłuższą drogę. Niby twierdzi, że tu będą góry na tej trasie. Ja na razie nie stwierdzą tutaj żadnych gór. Raczej takie pagórki jak z Nowego Targu do Trstemy, w której za cholerę nie mogę jechać, bo się słowoki uparły i ozdrowieniac musi być zaszczepiony jedną dawką szczepionki, a ja ni pieruna nie chcę się szczepić. Zdrowie najważniejsze. Ale pewnie kiedyś będę musiał się zaszczepić, bo oni mnie do tego zmuszą.
Tak, no to ja już wjeżdżam w granicę Nowego Targu. Przejechałem przez ten Grodków. I ja już w Nowym Targu. Ha! Gronków. Kurczę, myli mi się to. Ja pierdzielę, to ona nieźle kilometry dołożyła. To chwila. Dobra, tu się kończy asfalt. I wszystko wskazuje na to, że jako to się teraz pojedzie, trochę skręcać w lewo. Tutaj tym szlakiem wokół Tatr, Nowy Targ, trochę to tu ściną. To jak widzicie, tu jest taki winkel, a ja go ścinę tutaj tym czasem. I niestety deszcz padze. To jest najgorsze, że ja już jest w docelowej miejscowości i deszcz leje. I mnie jeszcze skąpie, kurczę. Szlak by to jasny, właśnie. No ale one też skąpie pewnie. To już jest w Nowym Targu. Mam nadzieję, że te opady nie będą jakieś intensywne. Wszystko na to wskazuje, że ja. Trzeba by być chyba, jak miało być. Chyba wyjść. Kurde! Na tym płynie drajzy. Żeby jeszcze tak minę. To widzicie, ale Nowy Targ i tu już niedaleko ponoć jest to lotnisko. Czyli no Mariola się obawiała tej trasy. Ja poszedłem na całość, zagrałem wabank i powiem wam jedno. Trasa fantastyczna. Na tym odcinku przez ten Gronków. Tutaj w Nowym Targu taki shooter jest. Tam co żeś godał, że ten winkel zetnę, jednak że go nie ścinął, tylko znaki trochę nie inaczej pokierowały. No i niestety kropki tutaj mi deszcz tak opieruńsko, chmura nade mną wisi. Cholera jedna. Nie chcę się iść. No, no obrykłe jeszcze jakla. I tak jada. A więc Mariola się boła, no sił nie ma, ale wychodzi na to, że ona se dołożyła niepotrzebnie trasy, chociaż tam też górek nie ma. A ja mam teraz cały czas z górki. Piękna sprawa. I na ten pioruński deszcz. W Nowym Targu przy tym lotnisku. Dali tak chmura tu nade mną siedzi, nie chce iść. Ona mnie nie lubi ta chmura. Na koniec musi mnie zlać. Za chwilę połączę się z Lolo Dunajec. I teoretycznie miałaby tu Mariola już być. A ona pewnie dopiero w połowie drogi jest. Chyba zrobię tak, że po prostu pojadę tym Lolo Dunajec. I no wyjadę po nim. Ale no nie wiedziałam. Moim zdaniem głupota to była, ale w sumie ja też nie wiedziałem, gdzie jadę i jak to mnie czeka trasa. Ale zaryzykowałeś i perfekt. Opłaciło się. Ja to już wie to lotnisko. Zajechałeś, roba zajechał. No strasznie dużo much tutaj, jakichś kumorów, pieruństwa. Zobaczcie, ile tego tu jest.
No jest cały oblepiony ten pierwszy. Myślałem, żeby doczekać. Się okazuje, że przyjechaliśmy praktycznie w tym samym czasie. No. Że ją mam mniej kilometrów. Ale trzeba się brać, bo tu jakieś deszcze i dum. Tu nie padzę w tej chwili. Ale tam widać od gór, że idzie zaś. A jeszcze jakieś prawie 3 godziny jazdy, nie? Ale wiesz, dał się do kupić. Trochę zmęczony człowiek. Ja nie ma zmęczony za bardzo. Ja na szczęście. Ja to taką fizycznie nie. Tylko nogi. A wiesz, co ja zrobił? Nie nogi. Pamiętasz ten film, co ten gościu powiedział o tej maści? Ja to zapisał, wiesz? I o tę maść kupił. I o rano nogi wyszmarował tym. A ja widzisz, mam kolana spierdzielone. Tym diklofenakiem. I mi te kolana zawsze szwankują. Nie mam po prostu siły. Ty, przyszła mi wiadomość na kole po Śląsku. No. Dał film. Malediwy. No. Do Jaworzna pojechał. Ja? Czyli odgapił. Odgapił nas. Tak się może nasz film oglądał, wiesz? On jeździ po naszych trasach, my po jego. A jeszcze się my nie trafili. A jeszcze my się nie trafili, no. Także pozdrawiamy pana z kanału Na Kole po Śląsku. I z chęcią ten film obejrzymy. Pierwsze grają, tu nic nie padało. Będą nade mną tapują z kochura tam dzisiaj. Z pewnością kiedyś to tu zabudują. To już zabudowują. Nie wiem, co tak słyszę. To już zabudowują. Źle zrobił. Bardzo źle. Łąkę trzeba zostawić, a nie jakieś bloki budować. Burmistrza trzeba wywalić. No, w Zakopanem trzeba wywalić burmistrza. I też trzeba wywalić. Wszystkich wywalić. Łącznie z tymi najwyższymi władzami. Też ich wywalić. Pensje se podnoszą. Dojeżdżamy do parkingu. Deszcz nie padze. Jest. Skrócimy drogę, tak. Pozdrawiamy Pisarzowice też. Oczywiście. Jak zawsze. Tradycyjnie. Tylko teraz na końcu tam. I pozdrawiamy wszystkich oglądających w Poznaniu. I nie tylko. Wszystkich oglądających pozdrawiam. I kończymy. Finito, maestro. Tak, no to odjeżdżamy. Z Nowego Targu. Tam chmury idą, będzie lowo. Także tu też coś popadało. Tu jest suche. Nie padało. Dobra. No to było fajnie. Zakopane od Bieżuna. Po raz drugi. Nie spodziewałem się, że będę w Zakopanem. Niczo. Miało być dookoła jeziora jeszcze, ale to płaski będzie. I mam nadzieję, że będzie też przełom Dunajca, jak Słowacy zmądrzeją. I wpuszczą normalnych ludzi do swojego kraju. Dobra, no to do zaś.